Chrystus zmartwychwstał. Drodzy, chciałbym w kilku słowach przybliżyć Wam przeżywanie tego jutrzejszego święta, jutrzejszej uroczystości wniebowstąpienia Pańskiego. Odczytujemy fragment Zakończenie Ewangelii według świętego Mateusza. Jeszcze zanim wejdziemy w tekst, taką zabawną anegdotkę gdzieś tam słyszałem, o tym, że jako ludzie nie lubimy zmian. Nie lubimy, że tego, żeby coś zmienić w naszym życiu, poprzestawiać. To dotyczy się również życia duchowego. Pewien pisarz zapytany właśnie o to, czy ludzie lubią zmiany, odpowiedział, że zmiany lubią tylko ci, którzy są jeszcze w pieluchach. Zatem my, moi drodzy, mamy taką naturę, kiedy się do czegoś przyzwyczaimy, a wiadomo, mamy naturę dość wygodną, jestem przekonany, że ta sytuacja z epidemią pokazuje nam, że te tory, do których się przyzwyczailiśmy w swoim życiu, również takie duchowe, do tej pewnej wygody, do tego, że wracamy do domu, lądujemy na kanapie i często lubimy długo na niej być, lub mamy jakieś inne zajęcia, czasami praca, jakieś pogrążenie się w obowiązkach też jest formą ucieczki od innych ważnych rzeczy, spotkań, relacji, czy też od modlitwy i spotkania z Bogiem. Każdy z nas musi sam to zobaczyć w swoim sercu. Zatem, moi drodzy, duchowo stawiamy opór zmianom. Kiedy mamy się duchowo przemienić, zbliżyć do Pana Boga, więcej modlić się, czytać Ewangelię, mówimy, nasza natura mówi nie, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, co było, nie lubimy zmian. I może też tak było z apostołami. Pan Jezus przygotowuje apostołów do tego, że już nie będzie z nimi niedługo w sposób fizyczny. Ta Ewangelia pokazuje nam takie pożegnanie Pana Jezusa z apostołami na górze. I mnie osobiście jakoś tak dotyka i urzeka to stwierdzenie, że kiedy przyszli i zobaczyli Jezusa już po zmartwychwstaniu, pisze dzisiaj święty Mateusz, gdy go zobaczyli, oddali mu hołd, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak nie dowierzali. Moi drodzy, brzmi to wprost niedowierzająco. Zobaczyli Jezusa zmartwychwstałego, który ich podnosi z całego tego smutku, Wielkiego Piątku, z tej rozpaczy i jeszcze nie dowierzają. I kochani, to jest o nas. Idziemy za Jezusem często i robimy wielkie rzeczy, tak jak apostołowie, no przecież byli z Jezusem przez 3 lata, zostawili wszystko, co mieli dotychczas, i poszli za Nim, za tym nowym nauczycielem i mistrzem. I po tym wszystkim, co przeżyli z Jezusem i po Wielkim Piątku, i po zmartwychwstaniu, szczególnie Wielki Piątek był dla nich bardzo trudny do zrozumienia, jeszcze nie dowierzają. I do tych niedowierzających Jezus mówi: posyłam was. Idźcie na cały świat, głoście Ewangelię, pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów, udzielajcie chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan Jezus tak jakby chciał nam dzisiaj powiedzieć, że nie będziesz doskonałym uczniem od razu, a mimo wszystko dostaniesz już zadanie, dostaniesz misję. Pięknie kiedyś powiedział papież Franciszek na początku swojego pontyfikatu, że woli Kościół, który wyjdzie na ulicę i się pobrudzi, niż taki zabarykodowany, zamurowany, który będzie mówił jeszcze nie teraz, jeszcze trzeba się przygotować. Nigdy nie będziemy dość doskonali do tego, by podjąć misję. Oczywiście Jezus nas przygotowuje i Pan Jezus nie chce, byśmy zupełnie nieprzygotowani wychodzili do głoszenia dobrej nowiny. Ale wątpliwości będą częścią naszej drogi wiary, tak jak to było u apostołów.
Oczywiście oni czekają jeszcze na zesłanie Ducha Świętego. My również już za tydzień będziemy obchodzili tę uroczystość i otwieramy się nieustannie na Ducha Świętego, aby wyprowadzał nas z tej niedojrzałości wiary, z powątpiewań, do takiego pełnego zaufania. To przejście od małej wiary do tej dojrzałej, do tego zaufania będzie się dokonywało w całym naszym życiu. Z Panem Bogiem.